dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Satisfactory na moim kanale. Z tej strony Simi, ja jestem... Siłka. Co? Jest ze mną Siłka. Nie przywitam się. No bo wyjeżdżamy, ogólnie chciałem tak szybko powiedzieć, wyjeżdżamy sobie... z... stacji Happyland. Piękną nazwę, którą wymyśliła Siłka. I ogólnie jestem tutaj... Miała być inna. Maszynistą albo konduktorą. Konduktorą? Konduktorem. Konduktor Psiłka. Konduktor Psiłka, to jestem maszynistą. Ciuch, ciuch. Okej. Okay. Jest taki żart brzydki, jak się dziecko bawiło kolejką, ale nie powiem go, bo zabiera przekleństwa, więc na odcinku nie wypada. Ale jest dosyć śmieszny. Może po odcinku, na live powiem. Bo dzisiaj jest również live. Mamy 15 września, 14:38. I ogólnie pokażę właśnie w tym odcinku między innymi jak wygląda stacja tutaj, stacja pierwsza. Znaczy ogólnie tam jest pierwsza, to jest druga, tylko nie idzie w drugą stronę jakby. Tak miało być, no ale fajnie. Tu jest stacja Bierto, gdzie jest Katerium, prawie pełno, a w tym jest Katerium. Mało było, bo mało potrzeba. No i to ogólnie dochodzi cały czas, niepełny taśmociąg, więc można go w sumie zamienić na trójeczkę. Trójeczka, żeby tu się nie stresowało, że nie wyrabia. Jak będzie trójka szła pełna i też w zupełności wystarczy. A tu jest czwóreczka. No i ogólnie tu trójeczka, trójeczka, tu trójeczka, no i fajnie. No i ogólnie to się ładuje, tu już się przestało ładować. No i odjeżdża. Dziękuję, jedziemy dalej. W tym momencie jest tam... 21 tysięcy. Czyli 42 staki. 43 staki około. Prawie 4. Po 500. Tu jest też Pelia Goda. Tutaj sobie lecimy potem dalej. Tu podniosłem... to było na odcinku poprzednim, czy to było na live? Ostatnim. Ostatnio właśnie podnosiłem. Chyba poza odcinkiem. Te tory, żeby tam były ponad drogą, bo jak szły pod nie, to jak byłem w lokomotywie i wjeżdżałem do wody, to mnie z niej wywalało. Ona jechała dalej, ja zostawiałem w miejscu. Bo nie można jeździć po wodzie pojazdami. Nawet pociągiem, a szkoda. Tutaj ogólnie dostawiłem sobie w poprzednim odcinku rafinerię, generatory paliwa. To jest rafineria. Czy nie rafineria, bo rafineria to się nazywa to, co przetwarza. A generatory paliwa te, które spalają i robią prąd. Tu poniosłem sobie też to słabo jeszcze. To jest dwójka, to jest dwójka. Jeszcze będzie trójka jakaś. Ale w sumie mam jeszcze właśnie kilka odcinków temu. Wrzuciłem do badania Katerium. Katerium? Nie, też szybko wody. 100. Tutaj pokazuję jak to się robi. W drugim jest... co się kopie? 3700, czemu jest tak mało? Tu jest 1000, tu jest... 3000, czemu jest tak mało? A, bo wywaliło w sumie prąd, dobra, znaczy ja wywaliłem. Ja to sobie przerabiałem. Dlatego to jest tak mało. No tu jest 4000, tu jest 1000 było. Szczególnie razem powinno być 5. Teraz tam jest 1800, tu jest... A nie, 3000 to jest przecież... 30 staków. Było 1000, jest 3000, dobra, jest ok. No jedziemy sobie dalej ogólnie. Tutaj są spadki. No pociągi są ogólnie nowe. 3000 to jest 30 staków po 100. 31, prawie 32. No i ogólnie tak to wygląda, taka jest pętelka. A propos stacji Bierto, nie było problemu. Ja też troszkę przechodzi, tu ledwo się mieszczę. Piłka kazała mi A4 zrobić. Zrobił niżej o jedno, bo teraz jest na 5. Mnie to ściągało za każdym razem, jak ja tu stoję. Także dobrze, że akurat się nie posłuchałem w tym przypadku. Ale czasami warto słuchać Psiłki. Czasami Psiłka ma... Czasami? Czasami Psiłka chce dobrze. No bo nie zawsze, jakbym to się posłuchał, to mnie ściągało. Jakbym zrobił niżej. Jestem 2 metry, mam wysoki jestem. Co? Jestem metry, 2 wysoki mam. Wysoki jestem. Tak. Okej. Okay. A tu jest 2700. Czyli 27 staków. Czyli ponad 3 takie paski. Dokładnie o tym chodziło. Są 3 paski i trochę.
A katerem jest potrzeba mniej. No w ogóle tam jest pełne są przewody. Pełna winda jest cała. Się będzie teraz. Będzie się teraz uzupełniać. Aczkolwiek jest błąd. Coś wcześniej to działało dobrze, teraz jest tak, że to rzeczywiście nie podnosi tego. Szczególnie jest tak, że jak opróżni w całkowicie, no to przerzuca cały kontener i on znika, i on tu nic nie odkłada, bo nie ma co odkładać. A jak wywala tylko część, to powinien być ten kontener, który jest tu. Ale nie wiem, co się stało, że jego tu nie ma. Opróżnienie to działało. A jak nie opróżnił w zupełności, no to teraz odstawia. Ale on tu w ogóle cały czas był. No i jest ogólnie 800 jeszcze paliwa, a tu jest 14,5 tysiąca. Czyli 15 staków. Katerium chyba. Tam katerium wydaje mi się, że... Nie katerium, szybko wody. Wydaje mi się, że... Że zabrał wszystko. Dobra. No także tu sobie leci, tu jest 20, tam prawie 4000, tu jest 4746 staków, czyli prawie pełno. Zużywa dużo, ale w każdym razie tak. Prądu już jest dużo. Nauczymy się mówić normalnie i sensem, a nie tak bez sensu. Czat czytaj. Mamy dino warczą, no mamy. Nazwałby z Marka Osida. Też oglądam, ta pokładów cała. Koleżanka ma wahania nastroju, pewnie hormony szaleją w jej przedszkolu. No, i przedszkolanka. Pewnie, że tak. Bawi małe dzieci. Albo z małymi dziećmi. A, o kurde. 1300, 1600, 1800. Czemu zużywa znowu połowę mocy? Jak 2700 było za mało, ja dostawiłem, jest 3600, a teraz zużywa połowę. 1800 z 3600. No normalnie połowa. No. W ogóle się nie chce odechciewa się. To wszystko... uzupełniać. Ogólnie miałem ropę, a się martwiłem, że paliwa mało. Paliwa sobie wziąłem dużo, z tego sam nie będę przetwarzał. No i tego mam dużo. Ogólnie mam zawalony ekwipunek. No, zostawię sobie 6 staków. Z 5-6 staków paliwa. Tu już będzie z 5, myślę. To już będzie dużo, dużo mniej. Dobra, wyjaśnię może w poprzednim odcinku, w którym pociągotywka uratowała infrastrukturę kolejową. A akurat musiałem go przyjść teraz naprawdę. Nie wyjaśniłem, co wyglądało źle. To jak lewituję. Dlaczego to nie działało mi? Ogólnie chodzi o te strzałki. Takie fajne strzałeczki. To jest ogólnie stacja kolejowa, którą zastanawiałem się, po co w ogóle mam stawiać. I generalnie zastanawiałem się, skąd pociąg będzie wiedział, w którą stronę ma jechać. I dlatego mnie denerwowało, jak on jechał w tą stronę, a w tamtą. A ja myślałem, że to chodzi o platformy, o te perony. Gdzieś tu jest uwarunkowane, w którą stronę ma jechać. I się przyglądałem tym paskom, na przykład. Tu są w tą stronę, tu są w tą stronę. Ale to nie miało za bardzo sensu. Że myślałem, że tu może zapchnąć w tą stronę, więc w tą stronę będzie jechał. Tu w tą, więc w tą, ale to w ogóle nie miało sensu. A ogólnie nie postawisz peronów, dopóki nie postawisz stacji kolejowej, którą można też nazwać. Tutaj piękna nazwa wymyślona przez psiłkę Happyland. Jak się to miało inaczej nazywać, mówisz? Siłka. Powtórz pytanie. Nie słuchasz mnie, dzięki. Pytam, jak to się miało nazywać inaczej. Wiem co innego. Nie pamiętam, ale inaczej się miało nazywać. Powiedziałaś Happy Land i zmieniłem. Dobra. Też coś z Land. La La Land. Nie. Ogólnie chodzi o te strzałki, które na początku zignorowałem. Nie wiedziałem, że one są potrzebne i że one cokolwiek znaczą. One są na stacji kolejowej, którą trzeba postawić, do której się stawia te platformy, perony. Także odwołuję słowa, ja jestem głupi. I byłem o, głupi. A to ci nowość. Głupi. Tak, nie nowość. Tylko empty platformy te nie są zbugowane. Ze mną jest, ja jestem zbugowany. Firanki. No, Franciszek zgadł. Twierdzam, czy przyniesie się nisko. Mordo, pozdrowisz. Nie ma pozdrowienia. Regulamin. Nie ma dwumetrowego. Teraz nadychają się gazy, winność mieli. Czemu ja czytam w ogóle od dołu? Zapętliło, stosunkować, smutno, pogać, pobiegać, przedszkolanka, przedszkolu, hormony. Mamy nowa czoło, mamy ten zwierzak z opaską, jest super. Zaraz nadychają się gazy i będą się śmiać do wdechu. Do zdechu. Simi ma dwumetrowego. Tak. Mordo, pozdrowisz. Simi chyba ma 2 metry wzrostu.
No ma, potwierdzam, przy nim się taka niska. To jest... I może zmieniać filanki. Meskitu. Trafił. Kurde. Zgadł. No. Czy zmieniać to można zawsze, ale bez taboretu. Bez krzesła, bez czegokolwiek. Bug dusi własną stopę. Żebyście jeszcze zmywała piłka. Teraz zamienię dobrego robisz. No i ogólnie te strzałki uwzględniają, w którą stronę ma jechać pociąg. Także w tą stronę będzie jechał, sprzyjał stąd, będzie tu jechał i ogólnie stoję na torach, zobaczymy, czy mnie przyjedzie, bo pociągi, pojazdy przyjeżdżają, a pociąg sobie zawsze wsiadałem, zanim mi zaczął przyjechać, więc zobaczymy, czy teraz mnie przyjedzie. No nie. Nie mogę się ruszyć, ale mogę wsiąść i wysiąść. Ale przyjaciel mnie nie przyjechał. Także tu jest, jeszcze zobaczymy, nie zobaczymy. 2900 ropy, czyli 29 razy 29 staków po 100. Słabo, że te kontenery się nie podnoszą, ja nie wiem, o co tu chodzi. No ale ogólnie na stacji Bierto, gdzie jest Katerium, się to wszystko nie bagowało, tam wjeżdżał normalnie. A problem był tutaj, więc chodziło o to, że tu musi być ta stacja w tą stronę, a nie w drugą, bo wcześniej była w drugą stronę, wystawało tu, zamiast tu. No i sobie pojechał. I ma 1100 ropy, czyli tam 11 staków i 15000 katerium. Dlaczego ma tyle samo katerium? Zanim się rozładowało, to chyba on... Czy zanim się to tutaj ponad 500 przerzuciło, to wydaje mi się, że... Znaczy on tylko pełne staki tu uzupełnia. Więc te 500 tu jeszcze było. Tam końcóweczka. A on po prostu przerzucił i teraz po tym jak odjechał znowu wyszło szydło z worka. Chyba ta szydło. No i tyle, ale nie, Katerium naprawdę mało tych szybkowodów schodzi, więc można gdzieś tam się jeszcze podpiąć w razie potrzeby. Ale ogólnie fajnie to zrobiłem. Tak miało to działać i tak to działa. Dziękuję, dobranoc. Nie na 12 minut odcinka, więc jeszcze nie, ale no chodzi ogólnie o te strzałki. Problem miałem też przy tamtej stacji Andrzeja. Czemu tu jestem ja? To jest stacja. Tu jest ciężarówka, a dojeżdża sobie pociomotywka. Do stacji Bierto, gdzie ładuje szybko wody, a tu jest stacja Wojtasia, gdzie się ładuje ropa. Ropa ogólnie potrzeba dużo, ale Aleksandra. No i tak, i ogólnie już minęło 13 minut odcinka i ja nic nie zrobiłem, więc mam znowu dylemat 2200 prądu. No dobrze, że przyspieszyłem sobie dużo. Ogólnie było 3450. Zostawiam jeszcze jedno po odcinku poprzednim, żeby było tak ładnie 3600. I ogólnie jest... Jak to się nazywa? Generatorów paliwa zapewnia mi właśnie prąd. Czyli 12 po 150 to jest 1500. A reszta 2100 to są chyba elektrownie węglowe, wydaje mi się wszystko. 2100 elektrownie węglowe, czyli 41 takich generatorów węgla. Także sporo, powiem szczerze, sporo. Teraz będzie jeszcze energie atomowe. No ale zużywa połowę, 1800 z 3600. To mnie smuci trochę, że jednak nie ma ponad dwóch. No ale mogę na przykład sobie pójść wziąć stal. Chyba to musiałbym iść tędy. To sobie też możesz zrobić wyskocznie jeszcze. Ja tutaj sobie ciężarówką pojadę. Ciężarówka jest pusta w miarę. No, pusta jest ciężarówka. Po nią jeździłem i ogólnie miałem iść na węgiel i tak dalej. Ale w tym momencie już nie ma takiej potrzeby. Czy iść jechać, chciałem powiedzieć. Co jest za gwiazdka jakaś? Mi się rzuciła w oczy. Dobra, uwaga, Adam będzie skakał. Albo Paweł. Tutaj postawimy ciężarówkę na skraju, na szczycie góry. No ogólnie węgla jest dużo, jest 47 staków. I te 4. A co wezmę? W sumie nie wiem, czy potrzebuję węgla przy sobie. Mam węgiel i siarkę, ale chcę też zrobić właśnie
Elinie. Chcę też zrobić linię. No i tu jest 4800 i 48 staków po 100. Chcę zrobić sobie linię a propos nobelisków i tak dalej. Pójść na jakąś wyprawę. Na pewno ostatni hub trzeba odblokować. Tier, nie hub. Jest 1700. Więc ja sobie zabiorę stąd tego troszeczkę. Sortuj. No i w tym momencie z 1700 zrobiło się 1900, 2000. Rusza się cała stal. Stal się rusza. A ja bym jeszcze sobie wziął beczek. Staczek. Więc teraz się ruszy jeszcze cała tutaj ta część. Tu wszystko tak się odpaliło. Ja bym wziął jeszcze to. Czytaj czat. A, cześć Seba, siemanko. Nowy post na Instagramie, ma pojścierki. Retrospekcji, matko bosko. 1900. Pironki nie lubi blak duszy, wykorzystuje mnie do sprzątania. Nieprawda. Retrospekcja z rudym. Kto normalnie lubi zwiększenia? No właśnie. Psiłka lubi. Co? Ale trzeszczy. Przepraszam. Wykorzystanie do sprzątania. Już wam mapa wody, tylko że trzeba lokę i każdy bawi się jak potrafi. Retrospekcji, niosę mi mapa jakiegoś ścierki ma. Tylko sprzątać nie ma komu. Tu jak piłują. A nowy post na Instagramie. Mi nie polubiłeś, kurczę, jestem smutny. Tragedia. Ja za to już kończę. Idę sobie. 55? Odcinka tak. Jest 17 minut. Myślałem, że zdążymy jeszcze nagrać ten drugi. Kurczę, no nie. No i nie, mam nagrywać bez ciebie, czy nie? No, bez mnie. Nagrywać bez ciebie normalnie? A to nie. Czyli tylko stronny odcinek. No, ten jeden. Ten jeden raz. 2500 tak. Jest. Tak było, nie zmyślam. Dobra, zobaczę sobie jeszcze. No dobrze, piłeczka. Patrz, jak Franciszek mnie rządzi, nie? To do zobaczenia. Do zoba. Do zoba. Pa, pa. To mogło być wyżej. Pa, pa. Bo tu jest sub jedynka, tu jest sub też jedynka. Jak były dwójki, to by ładnie ten kabel szedł na też pociągami. Aczkolwiek to by za dużo musiał teraz zmieniać, żeby sobie tamten sub wymienić. Czy wydaje, że wymieni tamten sub, zniszczyć tamten, postawić drugi, podpiąć i tyle. A żeby podpiąć, tutaj, nie przejdzie nam jak przez dziurę chyba. Nie zawsze to działa, kiedyś nigdy, a teraz jest zbugowany, więc też nie w każdym przypadku. Więc trzeba niszczyć to, trzeba niszczyć też pociągi wszystkie, podpinać jeszcze raz, więc to nie jest takie proste. Czy może niekoniecznie by trzeba było podpinać, bo tu niby są do okna podpięte i może jakoś one się łączą tu, więc postawić okno by nie było problemu. To by nie zmieniło swoich właściwości. Aczkolwiek to jest problem. Więc nie. Tutaj postawię taki słupek i spróbujemy ogólnie, ale ale to się nie uda. Stąd tu. Chociaż nie da się w tym momencie, jak odpiął to. Okej. Okay. Dobra. Prawie jest idealnie. Musiałem jeszcze ten zniszczyć. Boję się, że nie podepnę tego z powrotem, ale ryzyk fizyk. Czy to było tu, czy to było obok jeszcze? Nie, to musiał być tu chyba, bo on jest taki duży, taki mały, może świętym być. To tu i tyle. Teraz to do tego. Jeszcze tam trzeba przepiąć. Ale ogólnie jest idealnie, proszę bardzo. Właśnie o to mi chodziło. Tutaj troszeczkę beton smyrał u góry, ale ogólnie jest pięknie. O taką Polskę walczyłem. Teraz tu jest duży słup, a tu jest 7 połączeniami, tu jest mały z 4. To jeszcze nie miałem odblokowanych, ale katerem rzeczywiście się opłaca wcześniej odkryć. Teraz jak to tu wygląda? Tu jest połączeń. Połączeń kupa, coś tam. Jedno tu, drugie tu i trzecie tam. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk. To tam jest fajnie, bo tam jest mniejszy słup, ale jest wyżej, a to jest większy słup, ale jest niżej. Więc ta linia wychodzi mniej więcej równo. I to tu. Nie, to jest ładnie, ale
Ale są cztery? To dwa można było potąć tu. Byłoby ładniej. Jeszcze jakby tu był duży słup. Wiem, że tak robimy. Tego nie postawię, więc trzeba gdzieś to. Cyk, 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 cyk. Cyk. Teraz... Tu jest duży słup, ale w sumie mógł być mały. Ale nie, po prostu on będzie niepołączony, tylko podniosę to do tego. To do tego. A jeszcze coś. To, do tego. Się nie migają już. Okej. Okay. No i fajnie, są tylko przebudowy, już jest 21 minut. Jest 1000, 1900. 2000. 2300. Wow. Nie, ogólnie to. To jest też śmiesznie zrobione. Tak, minimalnie. Minimalnie troszeczkę. Troszeczkę jakby był dalej, nie? To. Albo ten bliżej, albo tamten dalej. To by przychodziło ładnie. Myślę, że tamten bardziej dalej. Chociaż i tak jest w słupie. Tym w górze. Po pościerki, dinozaury. Post na Instagramie. Kawa ma być z cukrem, czy musi być bez cukru? To jest tak brzydko, bo to robiłem z ziemi. Ale jakby było gdzieś tutaj na górze dalej, to też by tu można było, aczkolwiek tu taśmy ciągi by przeszkadzały też, żeby zrobić normalnie linię. Nad czym ja się skupiam w ogóle, nad rzeczami w ogóle nieistotnymi, 21 minut. Chciałem jeszcze pójść na górę, zobaczyć ile jest komputerów, potrzebuję 20 staków. 2000. Zobaczymy, czy to się wszystko robi ogólnie, bo ja coś tam odpinałem, kurczę, ja odpinałem jedne płytki. I długo mnie nie było, ciekawy jestem, jak to teraz wygląda, czy ich brakuje, czy nie. Brakuje. Bardzo brakuje. Plastik jest nieodpięty. Aczkolwiek odpięte jest to na pewno, jedno. Jedna z czterech, dobra, trzymaj plastik. Już się rób. Czy ten plastik dalej tu idzie na styk? Nie, 69. 68, 69. Tu też 68. 8, 9, 70, 1, 2 i znowu 66. No fajnie, tak. A, dobra, więc tu jest spoczko. Tu jest spoczko. Płytków drukowanych jest mało. One są poprzyspieszane, ale nie maksymalnie. Myślę, że płytki drukowane to jest w tym momencie włoskie gardło, więc ich tu brakuje. Czy to się zgadza? Tak, to się zgadza. Więc myślę, że jako, że ma dużo prądu i przyspieszaczy, to nie ma sensu spowalniać tego na tyle, żeby wydłużać tego procesu produkcji, na tyle, żeby tak długo to trwało. Więc ja bym to wszystko przyspieszył w ten sposób. Teraz 60 potrzeba 75, więc to już może się być taśmy pociąg dwójka. Przyspieszę tak wszystkie cztery. Akurat tego mam, wolę przyspieszać sobie takie rzeczy produkcyjne, które mi ewentualnie zaoszczędzą miejsce. W tym momencie mam 200, czy nawet 250, jak teraz podkręcam. Więc jak to mam na 200%, to zastępuje mi postawienie dwóch takich samych obok siebie. To oszczędza miejsce, więc jest bardzo korzystne. Czyli w tym momencie wygląda tak, że z 60 potrzeba plastiku 75. Tu jest dwójka, więc starczy. Muszę jeszcze jedynie to przyspieszyć na dwójkę. Że ten jetpack bardzo ułatwia sprawę. Więc tyle. Teraz jest 120 razy 4, czyli generalnie tam powinna być czwóreczka, nie trójeczka. I to na pewno powinna być też trójeczka. Bardziej trójeczka. A jeszcze czy tam będzie czwóreczka, to się zastanowię. Ogólnie w tym momencie tu jest 4800, więc jest pełne. Więc myślę, że żeby tego nie zwalniać, to można w zupełności to przyspieszyć i tyle. Myślę, że trójka. Także spoko, tu sobie wchodzi czwórka. Jak to w ogóle plastik? Ile tu jest tego plastiku? Tu jest pełno paliwa, a plastik się robi i na styk wychodzi. A tu? Tu są jakieś tam. Prawie 193, 269, o. Czyli te pierwsze cztery mają jeszcze jakiś plastik. Ale ogólnie jest spokojnie i tu stoi.
Brzmi ogólnie bardzo fajnie. Czyli te ogólnie sobie na styk wszystko wywalają, a tamte nie. Czy to jest trójka? To jest. Tu by się przyda czwórka. Tu, no i może jeszcze tam. Żeby tego nie spowalniać. No albo cały, myślę, że. No będzie się tego produkuje ogólnie. Jak się produkuje 22,5. Więc po dwóch już musiałaby być. Tu dwójka, żeby ewentualnie. Jakiś nadmiar też on był w stanie przetransportować. Tu jest 60, więc też myślę, że dwójka. Już jest dwójka. Tutaj jest dwójka i tu już myślę, że powinna być raczej trójka. Tu jest dwójka, też nawet trójka. Tu jest też trójka. I tam już czwórka, więc myślę, że jak jest trójka tu, to trójka musi być też tu. I na przykład tu. Już niekoniecznie, dwójka, tam trójka. No jest nadmiar, więc nadwyżka. Chodzi o to, że jest dużo więcej niż się produkuje, więc taśmy nie będą szły cały czas pełne. Ale myślę, że lepiej, żeby był nadmiar niż niedobór. Aktualnie plastiku tutaj jest bardzo dużo. Sorry, że panowie, że nie czytam czatu. Ale zaraz wszyscy pójdą sobie i tyle. Ja przeczytam, naprawdę. Tylko teraz się trochę skupiam i nie chcę, żeby ten odcinek był nudny, bo i tak nic z nim nie robię. A już co 27 minut prawie. Aktualnie tego plastiku tutaj w kontenerze, w tym pojemniku przemysłowym jest dużo, aczkolwiek jak tu będzie cały czas na czwórkę, to tu będzie czwórka wychodziła, a tu będzie nie cały czas pełna czwórka wchodziła. Na przykład teraz właśnie są przerwy. Więc z czasem tego plastiku tu się zabraknie. Ale myślę, że nie należy w tym przypadku myśleć też tak przyszłościowo, ponieważ w tym momencie potrzeba im plastiku, żeby tworzyć tam komputery. Sam ich klepał nie będę, a po prostu jednak zależy mi na czasie też, żeby mieć dużo komputerów, bo ich bardzo potrzebuję. Myślę, że 100 plastiku mogę sobie też wziąć. Sobie dojdzie dużo. Zobacz, tylko sobie wezmę do siebie, żeby ewentualnie mieć, żeby coś tam. Żeby coś tam sobie wybudować. Chociaż plastiku chyba aż tak nie potrzeba do budowania. Do czego potrzeba plastik? Do na przykład i. Jakieś tam. Ciężarówki to guma. Też za bardzo nie potrzeba. Do czego był plastik potrzebny? Do czegoś był, pamiętam. To jakieś tam wieże radarowe. Ogólnie nie wiem, co z tymi kryształami, co z tym kwarcem. Czy znaczy, kwarcem, chciałem powiedzieć. No bo odkryłem sobie, tam jest dosyć ciężka lokalizacja. Miałem tam robić cokolwiek, wywalać tą ścianę. Tak naprawdę nie potrzeba tego kwarcu aż tak dużo. Z siarki to sobie jeszcze zrobię. Jakieś tam nobeliski i tak dalej, produkcję. Dobra, zostawię jednak. No ale nie wiem. O co chodzi z tym fantem? Wraz jest za mało tego wszystkiego, kurczę. To chociaż 5 MW, to ciągnie dużo. Ale nie tak dużo jak te producenty, które normalnie ciągną 55, a w przyspieszeniu maksymalnym 238. Więc jest niecałe 3 razy, między 2 a 3 razy przyspieszone, tam 250%. Mówię na razy, bo nie wszyscy procenty ogarniają. A prądu jest dużo więcej. Prądu jest, kurczę, ponad 4 razy. 4,5 około. Nie całe 4,5. Czyli już będziemy dokładni. No i kurczę, za mało jest tego wszystkiego. Czy ja to będę musiał klepać ręcznie? Dobra, ile jest tych pojemników? 1500. To dużo. 290 odcinka. Potrzebuję miejsca, ale ogólnie. Prawda jest taka, że mam już wystarczająco materiałów, żeby sobie odblokować ostatni tier. Ostatni, czyli ósmy. Mówię ostatni, bo to jest najnowszy jakby ostatni, który jest możliwy do odblokowania. Hops. Podlecimy sobie tam. Aczkolwiek wydaje mi się, że tu już. Hops.
Czy ja już tu wrzucałem ramy, czy nie wrzucałem ram? Się boję teraz nawet wszystkiego wyciągać. Nie wrzucałem ram. Komputery, ramy wzmocnione i to ciężkie wzmocnione. Ciężkie ramy modularne. Przed kiedyś były wzmocnione, czy mi się zdaje? I silniki. Silniki i ramy już mam długo. Także jest ich tam pełen kontener. Dlatego w sumie nie, ale... To jest mały kontener czy duży? Nawet nie wiem. Najgorzej było z komputerami, których potrzeba 1000, czyli 20 stacków. W tym momencie mam już 1500, więc spoko. Także bardzo fajnie, zaraz to zapełnimy. Także ten odcinek też przedłużymy sobie troszeczkę. No bo już widzę, że trwa 30 minut, 30,5. Ale przyspieszymy i tak dalej. Chociaż nie wiem też, czy nie podjechać na przykład jakimś czym. To mam wszystko pełne, plastiku też dużo. Ale ogólnie mam paliwa troszeczkę przy sobie i chciałbym też go zostawić. Bo nie mam gdzie. To jest też problem. Gumy. To mogę sobie zostawić. Co jeszcze mogę sobie zostawić? Nie wiem też, co, jak nazwać ten odcinek. Bo też nic z nim nie robiłem tak naprawdę. Przyspieszałem trochę produkcję. Pokazywałem trochę, jak się... To wywalimy. Jak się robi... To wszystko. Komputery tu i tu, niech będą dwa staki. Nie, no myślę, że sobie... To jest to, katery też tam mogę wywalić. Tak samo kwarc. Jest tu mało tego, ale to mogę wywalić. Więc... To można tu, to można tu, to tu, to tu. To tu, to tu. To tu. Komputery są tam na górze, więc myślę, że też się wezmę stąd. No i dobra. Niech będzie tak, że to będzie paliwo. Już tak dużo tego nie potrzeba, więc. To jest jeszcze ten boxit. Nie, demo, przepraszam. Którego też nie potrzeba aż tak dużo. Dobra, myślę, że coś takiego. To mam jeszcze troszeczkę miejsca. Ewentualnie jakieś tam ramy czy coś mogę też sobie nawet wywalić. Wygląda, tam są wejścia, więc można to podpiąć, ale nie, no można sobie po prostu... Teraz nie wiem, jak to zrobić. 2, 4, 6, 7 mam miejsca. Chodzi o ciężkie ramy modularne. Na razie nie. Polecę sobie, myślę, tak. A, gdzie to mam wyskocznie? Jest to sobie tam. To jest, że to. Tak na pewno. Nawet przeciąłem. Wywalimy ten... Tu są wejścia właśnie. Więc można te trzy rzeczy nawet podpiąć. Ale nie, to nie jest problem. Słabo, że to robię w tym odcinku jeszcze, kurczę. Starałem się to robić tymczasem. Bo to się jeszcze zejdzie, chcę go przedłużać. Dobra, wiecie co w następnym. Więc ja bardzo dziękuję za obejrzenie. Nie wiem jeszcze, jak zrobić nie tylko tego odcinka, bo nie mam pomysłu. I tytuł, tym bardziej. Tam sobie idzie pociąg motywka. Ewentualnie trochę tutaj przestawimy ten z poprzednim odcinkiem, ale nad mnie tylko jeszcze będę klinił. Także bardzo dziękuję. Była ze mną Psiłka, ale już poszła na chwilkę, się pożegnała. Więc dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Wraz z nieobecną Psiłeczką. I... Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Jeszcze nie pokazałem na początku, ile jest minut. Zapomniałem. Ile godzin? 79 prawie. Nie ile. 15 września, 15.11. Tego też chyba nie mówiłem. Zapomniałem. Przez Psiłkę tracę zmysły. Dobrze, że tego nie słyszę. To pa, pa. Do następnego.